Witam ponownie. Dzisiaj sobie porozmawiamy troszkę o infoteryczności, która tradycyjnie lubi sprawiać pewne problemy. No więc sobie zrobimy kilka doświadczeń i przy okazji wyjaśnimy, co to jest w ogóle infoteryczność oraz co w ogóle może być infoteryczne, co jest, a co nie jest. No dobrze, jeżeli popatrzymy na układ okresowy, to jeżeli byśmy rozpatrywali tlenki, to wiemy, że tlenki mamy zasadowe, mamy też oczywiście kwasowe i że od lewej do prawej rosną właściwości kwasowe. Tu mamy tlenki zasadowe, tutaj tlenki kwasowe. Podobnie jest z wodorkami. Tu mamy wodorki zasadowe, a tutaj mamy wodorki kwasowe. No dobrze, ale gdzieś oczywiście może się trafić taka sytuacja, ponieważ właściwości zasadowe maleją, a rosną kwasowe, że któreś przypadki będą miały zbliżony udział właściwości kwasowych i właściwości zasadowych. Mam tutaj przygotowany roztwór azotanu, jeszcze nie roztwór, ale będzie roztwór, azotanu cynku. Mam tutaj właśnie stały azotan cynku. Rozpuścimy go trochę w wodzie. I oczywiście, o, woda. Rozpuścimy go sobie w wodzie. Myślę, że wszyscy wiedzą, mam tutaj oczywiście przygotowane też inne rzeczy. Jestem leworęczny, więc tak nie zawsze dobrze widać to, co chcę pokazać, ale postaram się jakoś tak, żeby tym razem było widać trochę więcej. Jeżeli do tego dodamy troszkę roztworu wodorotlenku potasu, to strąca nam się biały osad. Możemy dodać troszkę więcej. O. Generalnie strąca nam się biały osad. Taki sobie biały galaretowaty, można powiedzieć. Podzielimy go sobie na dwie części. Otrzymaliśmy sobie w tej chwili metodą strąceniową wodorotlenek cynku. A jeszcze idź tu. Jeszcze trochę. Dobra. Może wystarczy, nie jest równo, ale i tak nam przecież wystarczy. Skoro jest to wodorotlenek, no to powinien reagować z kwasem i się w nim roztwarzać. Dolejemy kwasu solnego i widzimy, że rzeczywiście wodorotlenek nam się roztwarza. Ale jeśli do tego wodorotlenku cynku dodamy nadmiaru zasady, to on także się roztwarza. No i to teraz pytanie, czy wodorotlenek potasu jest kwasem, czy jest zasadą? Akurat tak się składa, że jest jednym i drugim, bo słowo amfoteryczny oznacza dwojakiego rodzaju. Sam przedrostek amfo, tak jak amfiteatr, amfifilowość. Akurat w przypadku amfoteryczności zamiast amfi jest amfo, ale znaczy dokładnie to samo, że coś ma właściwości jednego i drugiego, czyli wodorotlenek cynku jest równocześnie i kwasem, i zasadą. I w zależności od tego, w jakim środowisku się znajdzie silnego kwasu albo silnej zasady, to może się zachowywać wobec jednych jako kwas, a wobec drugich jako zasada. Wynika to oczywiście trochę z jego budowy takich związków, bo mają wiązanie OH, ma zbliżoną polarność do wiązania tlen-metal. Dlatego są możliwe reakcje na dwie strony. No dobrze, mamy tutaj przykład cynku, tak? Zrobimy jeszcze to samo, ale teraz z gliną. Mam tutaj siarczan glinowo-potasowy, czyli AUN. Też go wsypiemy troszkę do probówki. Się rozpuszcza trochę powoli, ale mam nadzieję, że pójdzie w miarę gładko. Nasypał się akurat taki w miarę drobny. Rozpuścimy go. Dobra, może wystarczy. Ewentualnie zlejemy z nadosadu, żeby tutaj nic nam nie zakłóciło. A tę probówkę sobie odstawimy. Mamy tutaj roztwór naszego siarczanu glinowo-potasowego. Jeżeli tutaj cyknę troszeczkę roztworu znowu zasady, o, już chyba trochę przedobrzyłem, bo roztwór znowu się odbarwił. No po prostu tam jest małe stężenie glinu. Za dużo się nie rozpuściło. No w każdym razie także wodorotlenek się rozpuszcza. Wodorotlenek glinu również możemy w takim razie zapisać albo jako AlOH 3 razy wzięte, prawda? Ale moglibyśmy też zapisać tak na upartego H3AlO3 jako formę taką, tak jak zapisujemy tradycyjnie kwasy. Byłby to kwas ortoglinowy. Rzeczywiście sód
Znaczy glin tworzy z mocnymi zasadami dwa typy soli. Gdybyśmy taki roztwór odparowali, to byśmy w zależności od ilości użytej zasady otrzymali albo NaAlO2, to jest metaglinian, albo byśmy mogli otrzymać Na3AlO3. Czyli tak jakbyśmy zastąpili wodór z grup OH sodem. Otrzymaliśmy sobie glinian, tak? Ten dwutlenek glinu się zachowuje, jakby był kwasem. Ok, ma właściwości zarówno kwasu, jak i zasady przez porównywalną polaryzację wiązania glin-tlen i glin-wodór. No dobrze, jeżeli do roztworu wodorotlenku potasu, teraz sobie w ogóle popatrzymy, wrzucimy glin. Chwilę oczywiście musimy poczekać, ale już widać, że się zaczyna dziać. Zaczynają się wydzielać pęcherzyki gazu. Po prostu ten glin nam się zaczyna roztwarzać. O! To zaraz przyspieszy, po prostu musi się powierzchnia metalu wytrawić i teraz już widać, że całkiem intensywnie to sobie zaczyna reagować. Z czego w ogóle to wynika? Niektórzy twierdzą, że glin jest amfoteryczny. Czasami są z tego powodu nawet całkiem ciekawe kłótnie, ale to już może mniejsza o to. Dlaczego glin reaguje z roztworem wodorotlenku sodu? Proszę Państwa, weźmiemy sobie, na nowej kartce zapiszemy. Mamy, na przykład weźmy sobie sód. Mamy siarkę. To nie jest zasada. To nie jest kwas. Teraz dopiero mamy kwas. Teraz dopiero mamy zasadę. Oczywiście mogłoby być jeszcze H2SO4, tak? Ale sama siarka nie jest ani kwasem, ani zasadą czwórka, a sam sód też nie jest zasadą, ani kwasem. Dopiero związki potrafią mieć takie właściwości. To pytanie, dlaczego Al reaguje z wodnym roztworem zasady i daje nam również gliniany. Bo gdybyśmy tutaj ten roztwór zobojętnili, to również by nam się strącił, kwasem byśmy oczywiście musieli zobojętnić, to również by nam się strącił wodorotlenek glinu. Zresztą, no zobaczmy, tu mamy ten roztwór wodorotlenku glinu, znaczy już tego kompleksu z wodorotlenkiem sodu. Dodamy troszkę kwasu. O, proszę, odtwarza nam się wodorotlenek glinu. O, znikł, bo już za dużo kwasu, ale to zrobimy tu na cynku. To gdzieś któraś z tych próbówek będzie, chyba ta. Tu dodamy troszkę. To była, nie pamiętam teraz, która próbówka była, która, ale o jest, czyli to była ta. Tutaj powstaje, odtwarza nam się wodorotlenek cynku. Wyparliśmy słaby kwas, wodorotlenek cynku, z jego soli, mocniejszym kwasem. Bo po prostu ten wodorotlenek zachowuje się jak kwas. Natomiast, ten glin nam się tutaj roztwarza. Pytanie dlaczego i czy glin jest amfoteryczny, skoro sód nie może być zasadą w teorii kwasów i zasad Brønsteda, bo tylko związki posiadające wodór w tej teorii mogą być kwasem i zasadą. Glin jako sam w sobie czegoś takiego nie posiada. No to dlaczego? Proszę Państwa, wszystkie metale o potencjale poniżej minus 0,41 V posiadają zdolność do reakcji z wodą. A z czego to wynika? Z tego, że woda przecież dysocjuje na H3O+, czyli po prostu na H+, można powiedzieć, plus OH-. Dysocjuje na sposób kwasowy, tak? Z przeniesieniem protonu. Bo woda po prostu jest kwasem, a jej odczyn obojętny, to jak już pisałem w jednym artykule, to jest tylko punkt odniesienia, jakieś tam zero na skali. Tak jak zero w skali Celsjusza, ale nie znaczy, że coś, chociaż tak samo jak mamy zero, to nie znaczy, że nie możemy zejść z temperaturą poniżej 0 stopni Celsjusza, tak? No dobrze, w każdym razie, podobnie jak mamy na przykład kwas solny, tak, metale się roztwarzają, to tak samo metale mogą się roztwarzać po prostu w wodzie z utworzeniem wodorotlenku, tak? No jak wrzucimy sód, to nie ma, to po prostu widzimy wszyscy, że sód się w tej wodzie
roztwarza. Reaguje z nią po prostu wypierając wodór. Inne metale też mają taką zdolność. No dobrze, ale jak wrzucimy sód, nie sód tylko ten glin, do czystej wody. O, spadł. To sobie może stać i nic się tam nie będzie dziać. Oczywiście z kwasem, jak już pokazywałem w jednym filmiku, taki glin reaguje. Reaguje z roztworem zasady, reaguje z kwasem, z wodą nie reaguje. I niektórzy twierdzą, że bo jest amfoteryczny, więc z wodą nie reaguje. Proszę Państwa, glin ma potencjał tam około minus 1,8 V. Jest około, mamy chyba 1,76, jak dobrze pamiętam, na minusie volta. Jest metalem bardzo aktywnym. Posiada zdolność do reakcji z wodą, ale z wodą nie reaguje. Zresztą nie tylko z wodą, bo o, jeszcze tu mam jedną skórzynkę, to jest chyba już moja ostatnia, ale to jest tak akurat, żeby mi wystarczyło. Bo zobaczmy, tu mam siarczan miedzi, roztwór siarczanu miedzi. Nic się właściwie tutaj nie dzieje, a powinna intensywnie wydzielać się miedź. No zobaczmy, co się stanie, jak dla odmiany tu wrzucimy ziarenko cynku. Dobra. Ten cynk jest pokryty akurat tlenkiem, więc jest taki lekko zbielały. To jest właśnie tak zwana biała rdza, bo cynk też ulega korozji. Tu jest czyste ziarno cynku, bardzo ładnie się błyszczy. No i dolejemy w każdym razie do tego cynku, który mimo, że jest pokryty produktami korozji, siarczanu miedzi. No i chwileczkę poczekamy. Widać, że jego kolor się zmienia, tak? Ciemnieje od wydzielającej się właśnie na jego powierzchni miedzi. Mamy wymianę metalu na metal. Aktywniejszy metal, czyli cynk, wypiera miedź z jej roztworu. A tutaj też się nic nie dzieje. No i pytanie dlaczego? No dlatego, że glin jest po prostu spasywowany na powierzchni, na powietrzu już jest pasywny i z wodą taki glin, czy tam na przykład z siarczanem miedzi, taki glin nie reaguje. Ale wystarczy, zrobimy to sobie szybko, wystarczy, że ja tutaj dosypię troszkę chlorku sodu i zaraz wyjaśnię, dlaczego ten chlorek sodu. Proszę zwrócić uwagę, że roztwór siarczanu miedzi zaczyna przybierać barwę zieloną. Tam na dole jeszcze przy tej soli to akurat dobrze widać. Dobrze. To teraz do tego roztworu, to sobie może gdzieś wylejemy. O! I tego zielonego roztworu teraz dorzucimy, znaczy dolejemy. No i chwileczkę musimy poczekać. Proszę zwrócić uwagę, od razu zmiana barwy, wydziela się gaz, tak? Wydziela się intensywnie miedź, ciepło reakcji jeszcze dodatkowo powoduje, że wydziela się i para wodna, i jeszcze wodór, bo glin przy okazji zaczął też reagować. Odsłoniła się jego powierzchnia. Proszę Państwa, jeszcze, żeby było ciekawiej, to już możemy chyba zdjąć, to dlaczego ten chlorek sodu? Dlaczego tutaj zachodzi reakcja, a tutaj... A, to jest przecież nie ten. A na początku nie chciała ona zachodzić. To wynika z faktu, że chlorki niszczą powłokę pasywną właśnie tego glinu. Odsłaniają, umożliwiają odsłonięcie tej powierzchni. Tak samo zasada usuwa, mocna zasada usuwa powłokę, po prostu ją roztwarza i usuwa tę powłokę pasywną z powierzchni glinu, przez co umożliwia reakcję z wodą. Zrobimy jeszcze jeden myk, specjalnie zrobiłem. Rozpuściłem w wodzie królewskiej, znaczy roztworzyłem troszkę rtęci, no i otrzymałem biały chlorek miedzi 2, tak zwany sublimat. Rozpuścimy tego sobie troszkę w wodzie. Aha, chyba nie mam już stróżynki glinu teraz, ale to nic, bo zaraz sobie wytnę nową stróżkę. Rozpuścimy tego troszkę w wodzie. On się trochę powoli rozpuszcza, więc damy go do tej cieplejszej łaźni. Momencik. O, niech to sobie tam powoli idzie. A tymczasem ja sobie wytnę nową stróżynkę z blachy aluminiowej. A przecież tu mam retyno, to jestem zakręcony nieźle dzisiaj.
Generalnie, proszę Państwa, jeżeli ja do tego roztworu, no powoli się rozpuszcza, powoli, ale zaraz to będzie. Już widać, że się troszkę rozpuściło. Dobra, wrzucimy tutaj teraz tę strużynkę aluminium. No i zobaczymy, co się zacznie dziać. O, myślę, że już widać. Zaczyna się wydzielać tutaj, zaraz napiszę reakcję, wydzielać się tutaj zarówno... O, jak pięknie wygląda teraz powierzchnia tego glinu. Ona aż płynie. Aż płynie, bo powstał na jej powierzchni amalgamat glinu. I zaczyna się wydzielać przy okazji wodór. Możemy to na chwilkę do tej łaźni. Proszę zwrócić też uwagę na to zmętnienie. To zmętnienie pochodzi od powstającego wodorotlenku glinu. W tej chwili roztwarzamy glin w wodzie. Glin z wodą reaguje, bo jest to reakcja typu kwas, jest to reakcja typu redox. Aktywniejszy metal wypiera wodór z kwasu, czyli w tym przypadku z wody. To całkiem intensywnie zachodzi. O, proszę teraz popatrzeć, że to całkiem intensywnie zachodzi. Intensywnie się ten wodór wydziela. Odsłoniła się powierzchnia, tak? Chlorki zniszczyły powłokę pasywną, a rtęć utworzyła na powierzchni glinu amalgamat. Stopy glinu nie posiadają zdolności do pasywacji, dlatego odsłonięty glin, niespasywowany, intensywnie zaczyna reagować i pokazywać swoje prawdziwe właściwości. W przeciwieństwie do glinu jako takiego spasywowanego, tak? Który tylko dlatego jest trwały na powierzchni, że jest spasywowany. W każdym razie, żeby było wszystko jasne, sam glin posiada zdolność do reakcji z wodą pod warunkiem, że nie jest spasywowany. Glin nie jest amfoteryczny, bo pierwiastki nie mogą być ani zasadami, ani kwasami, to nie mogą być też amfoteryczne, czyli mieć właściwości zarówno, znaczy być zarówno kwasami, jak i zasadami, żeby było dla wszystkich to jasne. No i co jeszcze możemy powiedzieć, bo jeszcze coś miałem powiedzieć, tylko mam nadzieję, że czegoś tutaj nie pominąłem. Momencik. Tu mamy tę miedź. Coś tu jeszcze. Tu jest ten cynk. O, proszę popatrzeć. Cynk sobie też tutaj ładnie się już pokrył miedzią. Nawet już widać ten odcień taki miedziany. No tutaj ten odcień miedzi widać troszkę lepiej. Już widać nawet zmianę barwy, że się jest mniej intensywna. Bo po prostu już sporo tej miedzi przereagowało. Znaczy się wydzieliło. Tu sobie nam ten amalgamat glinu ładnie się roztwarza. Proszę popatrzeć, jak intensywnie się ten glin tutaj roztwarza w wodzie. No i zmętnienie pochodzi także od powstającego wodorotlenku glinu. Tak? No dobrze, czyli mamy tak. Wiemy, że wodorotlenek glinu jest amfoteryczny. Wodorotlenek cynku jest amfoteryczny. Ołowiu na przykład. Tak? A same pierwiastki nie są w sobie ani amfoteryczne, ani kwasowe, ani zasadowe. Znaczy nie są ani kwasami, ani zasadami, ani tym bardziej amfolitami. Tlenki, owszem, mogą takie być. Wodorki, owszem, mogą takie być. W teorii Brennsteda kwasów i zasad. A i jeszcze jedna sytuacja. Dlaczego właściwości tlenków zmieniają się ze stopniem utlenienia? No weźmy na przykład, mamy CrO, Cr2O3, no i CrO3. Tu mamy trzeci stopień utlenienia, tu mamy drugi, tu mamy szósty. No okej, fajnie, cacy, pięknie. Ten ma właściwości przede wszystkim zasadowe, ten kwasowe, a ten jest amfoteryczny. No i z czego to wynika? A wynika z tego, że ze wzrostem stopnia utlenienia coraz więcej elektronów temu atomowi centralnemu, czyli w tym przypadku chromowi, zabieramy, więc rośnie jego tendencja do przyciągania tych elektronów, bo ma coraz większy ładunek, więc coraz bardziej się je stara przyciągać. Skoro coraz bardziej przyciąga elektrony, to jest coraz bardziej elektroujemny. Nie należy się sugerować skalą Paulinga, którą się zazwyczaj przerabia w szkole, dlatego że ona nie jest doskonała. To jest bardzo prosta skala orientacyjna, dająca dobre wyniki w przypadku, powiedzmy, związków typu metal, niemetal, ale niestety nie zawsze. Są inne skale, i to znacznie lepsze, których się zazwyczaj w szkole nie przerabia, tej elektroujemności.
elektroujemność zależy od stopnia utlenienia i to o tym trzeba pamiętać. Skoro elektroujemność zależy od stopnia utlenienia i rośnie z jego wzrostem, to tlen tu ma wszędzie minus 2, tak? Ale chrom nie. Skoro rośnie ze wzrostem, to maleje różnica elektroujemności pomiędzy tlenem a tym metalem. A skoro maleje, to zmienia się charakter wiązania. Tutaj jest przewaga jonowego. Jest przewaga. Tutaj jest zbliżone, tak pół na pół. Tak? A tu już jest kowalencyjne. Tak? Czyli po prostu całkiem inny charakter. Tlenki kowalencyjne są kwasowe, tlenki jonowe są przede wszystkim zasadowe. A takie, które mają zbliżony udział jednego i drugiego wiązania, to są właśnie amfoteryczne. Proszę jeszcze zwrócić uwagę raz na ten glin, jak to pięknie reaguje. Roztwarzamy sobie glin w tej chwili w wodzie. Nie jest tak, że glin nie reaguje z wodą. Reaguje, tylko nie może być spasywowany. Podobnie byłoby z tytanem, byłoby... No cynk może nie jest najlepszym przykładem, bo on nie jest specjalnie spasywowany, mimo że w niektórych książkach piszą, że jest pasywny, ale to jest nie do końca prawda. Chrom. O właśnie, chrom to jest też pierwiastek, który bardzo łatwo pasywuje i też na powietrzu jest pasywny. No dobrze, w każdym razie mamy sobie tę sytuację. Ten tlenek reaguje z wodą na zasadzie addycji do tych wiązań podwójnych i daje kwas chromowy. Podobnie reaguje zresztą SiO3, czyli typowy tlenek kwasowy, tak? W każdym razie, no dobra, może nie będę przedłużał. Mam nadzieję, że wszystko, co chciałem, mi się udało powiedzieć i pokazać. Możemy, prawda, z takiej soli wyprzeć Ten słaby kwas, czyli wodorotlenek amfoteryczny, to też pokazałem, więc w takim razie okej, to dziękuję za uwagę wszystkim wytrwałym, no i pozdrawiam.